Dobrze. Proszę Państwa, bardzo też przede wszystkim chcę bardzo serdecznie Wam podziękować za całe to święto, które tutaj przeżywamy. Serdecznie Pani Profesor też za te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, ja słyszałem, słuchałem ich, no domyślacie się Państwo, jak się słucha takich rzeczy o sobie samym, zwłaszcza jeżeli się jest, mówię to bez ironii, nawet bez autoironii, jeżeli się jest skromnym człowiekiem, dlatego że myślę, że to takie poczucie własnego miejsca w szeregu mam cały czas bardzo mocne. I Bogu dzięki. Bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Kiedy miałem jakieś 11-12 lat, byłem ministrantem, przeżyłem w swojej rodzinnej parafii, przeżyłem takie dziecięce nawrócenie. Jako 11-12-letni chłopak, że cała wielka sprawa religii, wiary, którą mi przekazali moi przodkowie, moja mamusia, tatuś, babcia, dziadek, że to jest rzecz, która mi osobiście bardzo chodzi, przestało być przekazem tradycji, powietrzem, którym się oddychało w domu, bo taka była moja rodzina, ale stało się to równolegle się splutu z odczuciem powołania. Że jeśli to jest tak, jest to tak wspaniałe, tak moje i tak w ogóle ważne w życiu, to ja chcę być księdzem. I wszystko mi się podobało. Znaczy, wszystko w sensie też takim już artystycznym. Zapach starych techników, wystrój kościoła. Dowiedziałem się skąd, że trzeba mieć maturę, żeby zostać księdzem. Dowiedziałem się, co trzeba zrobić, żeby zostać księdzem. Że trzeba mieć maturę. No to poszedłem do najbliższego liceum, jakie było w pobliżu, żeby zdobyć maturę i zostać księdzem. No i jak Państwo się zapewne domyślacie, w liceum mi ta idea wywietrzała z głowy. Oczywiście spory wpływ miały tutaj powabne koleżanki. Ale główną przyczyną były jednak nie powabne koleżanki, tylko odkrycie w sobie jakiegoś ponad przeciętnego talentu literackiego. Polonista mnie zmobilizował do występowania w olimpiadzie polonistycznej i w klasie maturalnej zdobyłem 6. Thank you.
wyglądało tak, że trzeba było skończyć jakiekolwiek studia i potem takie podyplomowe studia dziennikarskie. No i zdałem te papiery na uczelnię. To był Uniwersytet Śląski w Katowicach. I wtedy, kiedy już zostałem przyjęty, to był czerwiec po maturze, zaczął się być może jak do tej pory najtrudniejszy miesiąc w moim życiu. Z nieprawdopodobną siłą wróciła ta myśl w takiej formie, ja to powiem gwarowo, ta myśl, wierzę, że od Pana, ta myśl brzmiała tak: synek, jak nie zrobisz tego, co żeś chciał zrobić jako mały ministrant, nie będziesz w życiu szczęśliwy. Ta myśl, nie, że Pan nie wzywa, że tam, tylko nie będziesz w życiu szczęśliwy. Że po 3-4 tygodniach jej nieustannego nawrotu nie wytrzymałem tego. Zawiozłem do seminarium i tak już zostało do dziś. Dwa wnioski. Pierwszy. Myślę, że Bóg mnie uratował w ten sposób. Gdybym w latach 70. za środkowego Gierka został dziennikarzem, albo bym pisał, nie chcąc służyć, sprawozdania z czwartoligowych meczów czy A-klasowych. I w jednym i w drugim przypadku przy swojej wrażliwości bym się rozpił na 100%. Byłoby już dawno po. Także bym mnie uratował w ten sposób. To po pierwsze. A po drugie, ja to zrobiłem najważniejszy. Rodzinnym mocno współpracuję. Mam kochaną siostrzyczkę. Moja mama jest cały czas w doskonałej formie. Będzie miała w czerwcu, jak Bóg pozwoli, 87 lat. No ale jakoś to się udaje. Dużo ludzi dobrych mi pomaga. W każdym razie to chciałem Państwu opowiedzieć. Sądzę, że zostałem przez Was dobrze zrozumiany. Chcę powiedzieć, że to jest działanie jakiejś wielkiej Bożej łaski. Powiem, że to jest przestrzeń, to jest
to jest bycie księdzem. Ta tożsamość duszpasterska i nauka, poezja, edukacja są produkowane temu, nie w stylu takim, jak to dobrze zrozumieją, socrealistycznym, ale w sensie ewangelizacyjnym. Że to na czymś, ta osobowość, ona się na czymś musi trzymać. A jakbyś ten kręgosłup, on jest taki. Mam zresztą taką nadzieję i tak bym chciał, żeby był. A teraz Państwu przeczytam parę wierszy z tych... To jest mój ostatni tom poetycki, ja tutaj 5 egzemplarzy przywiozłem. To jest przedostatni, Hilasterion, a to jest wybór 25 przez czytelników dokonany. Wydawca nadał tej książce tytuł 25 wierszy niezapomnianych. Właśnie, Pani Profesor, niech Pani się chroni, bo mnie już chroni kapelusz.